Siemanko i witajcie w ten piękny, słoneczny dzień. Mam nadzieję, że u was jest wszystko w porządku. Tutaj w Londynie, ogólnie w Anglii, już to wszystko jakby troszeczkę mija i zaczyna się tutaj coś powoli układać. Już będą powoli to wszystko otwierać, więc mam nadzieję, że też niedługo wrócę do pracy. Zanosi się na to, że będzie w porządku jak najbardziej. I tutaj chciałem się z wami tutaj podzielić taką informacją, że powoli też zacząłem uczyć się języka koreańskiego, a raczej tak nie do końca języka koreańskiego, a zacząłem się na jakby taki początek uczyć się jakby pisma koreańskiego, czyli hangula, ponieważ kto wie, może za parę miesięcy bym wyjechał do tej Korei Południowej, ponieważ i tutaj się nie martwcie, że tutaj coś jakaś Japonia odchodzi na bok, że a jednak odwiedziała mi się Japonia, a pojadę sobie do Korei, tak? Nie do końca, tak? Ponieważ Korea byłaby, tak jak już wcześniej mówiłem, byłaby takim bardziej jakby zamiennikiem jakby Anglii, ponieważ pojechałbym tam również na zarobek, tak jak jestem to tutaj. Więc niczym się tutaj nie martwcie. Mam nadzieję, że cały czas mnie dobrze widać. Kurczę, tu nie ma przejścia za bardzo, dobra. Trzeba zawrócić. Pierwszy raz tutaj jestem. Dobra, ale fajnie tutaj tak, taki jakby park czy coś można powiedzieć. Nie, to będzie moim takim, jakby Korea Południowa będzie moim takim zamiennikiem trochę Anglii, ponieważ na przykład jeżeli mam tutaj na przykład siedzieć jeszcze z półtora roku na przykład, tak plus minus, tak mniej więcej tak strzelam teraz, tak, że tyle by mi zajęło na przykład oszczędzanie na te studia w Japonii, to można równie dobrze zamiast na przykład półtora roku siedzieć tutaj, to można zrobić tak, żeby pół roku siedzieć tutaj i rok w Korei i wtedy dopiero do Japonii na przykład, nie? Ale myślę, że już o tym wam wspominałem. I taki mam niby zamiar tak zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ponieważ no nie wiem jeszcze, jak mi z tym koreańskim idzie. Na razie mam plan taki, żeby nauczyć się hangula, czyli tego prostszego pisma koreańskiego. Tędy sobie przejdę. Potem nie wiem, spróbuję pouczyć się jakichś tam, nauczyć się słówek i zacząć spróbować czytać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dużo tutaj też zależy od tego, jak to tak naprawdę wychodzi z tym wyjazdem na working holiday do Korei Południowej. Ponieważ tak naprawdę ciężko jest znaleźć jakieś konkretne informacje odnośnie szukania tam pracy i słuchajcie takich rzeczy na początek tak naprawdę. W Japonii było to dużo, dużo łatwiejsze. Bardzo dużo osób jakby mówiło o tym working holidayu w Japonii. Całkiem inaczej to było. Tutaj tak naprawdę ciężko znaleźć jakieś konkretne informacje. Więc zobaczymy, spróbuję się jakoś tam podowiadywać od ludzi, poszukać jakichś na forach jakichś informacji. Jeżeli znajdę jakieś konkretne informacje, że nie będzie żadnego problemu z takim wyjazdem, nauczę się trochę tego koreańskiego, żeby jakieś tam podstawy już były, to wtedy jak najbardziej wjadę do Korei Południowej na ten rok, ponieważ working holiday trwa rok. I wtedy po roku by się zobaczyło, już może byłyby wystarczające środki, żeby wyjechać do Japonii. Mam nadzieję, że się to uda. Zobaczymy, jak to wyniknie, co z tego wyniknie, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Na razie po prostu postaram się coś nauczyć tego języka koreańskiego. A tak naprawdę, jeżeli nawet bym nie wyjechał, jakbym nawet nie wyjechał do Korei Południowej, to jakby znajomość podstawowa tego języka koreańskiego w niczym mi tak naprawdę przeszkadzać nie będzie. Nawet i w Anglii, czy też w Japonii może się czasem przydać. Nigdy nic nie wiadomo, co człowieka w życiu tak naprawdę spotka. Tak więc na tym chciałem zakończyć już ten odcinek. Taki króciutki, mała taka informacja odnośnie tego, że uczę się teraz języka koreańskiego, bo mam taki plan jakby, albo pomysł, żeby po prostu resztę tego czasu, który poświęcę na oszczędzanie pieniędzy, żeby wjechać do Japonii z powrotem, to po prostu spędzę go w Korei niż zamiast tej wagi. No i to, że po prostu już w Anglii powoli to wszystko, ten koronawirus, to wszystko już powoli zanika. Znaczy może nie zanika, ale po prostu te restrykcje, to wszystko, co jest pozamykane, oni teraz już będą to wszystko powoli otwierać. Metro będzie już niedługo normalnie jeździło wszystko, więc niedługo będzie to trochę też tutaj lepiej wyglądało i też będzie można tutaj zacząć coś normalnie odkładać. Tak więc trzymajcie się i na razie, do następnego. Pa!